No właśnie, dostałem rolę. Tak, jutro jadę na plan do Wrocławia w fajnym serialu kryminalnym. Zagram patoinfluencera, absolwenta filozofii, który nie ma pracy w Polsce. No ciężko z pracą po humanistycznych kierunkach często. No i właśnie wymyśla taki sposób na biznes, patoinfluencerstwo. I no to bardzo ciekawe takie, prawda? Bardzo ciekawa rola, trudna dla mnie, bo ja w ogóle, jak widzisz, nie mam z patoinfluencerem ani nic wspólnego, ani z wyglądem, ani z charakterem, więc no ale fajnie. No właśnie będzie co zagrać i takie fajne wyzwanie, mam nadzieję, że się sprawdzę. To mała rola, bo to jest tak jakby rola odcinka, prawda? Bo to jest taki serial, w którym w każdym odcinku jest inny case, inny przypadek. Ale główna, jakby w tym przypadku główna, więc fajnie. To będzie chyba taka wymagająca od ciebie wiele zaangażowania rola też. Trzeba będzie się nauczyć przeklinać i bić. Będę musiał jakby tą postać zrozumieć pewnie. Chociaż w sumie student filozofii, więc on tak jakby tylko wymyśla biznesowo sobie to patoinfluencerstwo. A to takie też bardzo ciekawe w porównaniu do mnie, prawda? Co ja mówię i co ja chcę robić, a on tak jakby zupełnie w przeciwieństwie do mnie. To bardzo fajne, no teraz tak sobie zdałem sprawę. Bardzo, no, ciekawe. To tym większe wyzwanie, ale też bardzo złożona postać z tego, co mówisz. Bardzo, bardzo złożona i bardzo inteligentna. Nie wiem, czy ja nie jestem za mało inteligentny, żeby zagrać taką postać, żarcik.